Cześć, tu Trashing Matt. Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Kerbal Space Program. Za nami pierwsza misja programu Pegas, dzięki której przyjrzeliśmy się mu nowi z bliska i wiemy mniej więcej, ile potrzeba nam ciągu i paliwa, by do niego dolecieć. Kolejnym etapem będzie wysłanie sondy na jego orbitę. Najpierw musimy oczywiście osiągnąć orbitę Kerbina. Potem sonda zostanie wysłana w kierunku Moona. Nie za szybko, by oszczędzić paliwo i też niezbyt wolno, by do niego dotarła. Gdy sonda będzie oddalała się od Kerbina, jej prędkość będzie wciąż malała. Plan jest taki, aby prędkość była bardzo mała w momencie dotarcia do strefy wpływu grawitacyjnego Moona. Gdy to nastąpi, sonda znów zacznie przyspieszać, będąc pod wpływem przyciągania Księżyca. Ale tutaj znowu, zbyt mała prędkość może oznaczać kurs kolizyjny, tak jak ostatnio. Zaś przy zbyt dużej, sonda zostanie wystrzelona niczym z procy w przestrzeń kosmiczną. Dlatego też będzie musiała ona w odpowiednim momencie wyhamować, by osiągnąć orbitę. Tym razem wybieram komputer sterujący Stayputnik, który jest o połowę lżejszy niż ten, który ostatnio zastosowaliśmy. Trzy małe zbiorniki paliwa. I tym razem dajemy jeden maleńki silnik, który jest bardziej ekonomiczny i jest też lżejszy. A mniejsza masa to mniejsza ilość wymaganej energii, by osiągnąć taką samą prędkość. Potrzebne nam też będą oczywiście panele słoneczne. Dajemy też nadajniki i baterie. No i jeszcze kamerę. Tak więc nasza sonda jest gotowa i pod spodem budujemy resztę naszej rakiety. Będzie ona identyczna jak ta Pegasa 1. Okej, rakieta Pegas 2 już przygotowana i startujemy. Tutaj znów staram się bardzo agresywnie nachylać kąt lotu, ale troszkę chyba przesadziłem, bo zbyt szybko opuściłem nasz lot do horyzontu, przez co musimy zmagać się z oporem wciąż dość gęstej atmosfery. No, jak widzicie tutaj, gdy w końcu udaje się nam wynieść apoapsis powyżej atmosfery, gdy wyłączamy silnik, samoczynnie obniża się, a to przez opór atmosfery, która nas spowalnia. W końcu jednak udaje się, także aktywujemy nasze nadajniki i panele słoneczne. Planujemy nasz manewr orbitalny. Tutaj odłączam nasz człon orbitalny, który już wykonał swoje zadanie. I rozpoczynam wykonywanie manewru. Trwa to dużo dłużej niż ostatnio, a to z powodu tego, że ten maleńki silniczek ma dużo mniejszą siłę ciągu. Jest za to bardziej oszczędny. Ok, mamy orbitę.
Także klikam na Moona i możemy planować nasz manewr. Ok, chcemy tak, żeby nasza trajektoria nie prowadziła na jego powierzchnię, tylko żeby właśnie przylatywała obok i żeby było periapsis. Periapsis nie ma być ani za wysoko, ani za nisko, bo gdy będzie nisko, to będziemy musieli zgubić bardzo, bardzo dużo prędkości. A nie wiemy, czy starczy na to paliwa. Tutaj widzicie też efekt procy grawitacyjnej. Zaznaczona tu jest trajektoria, która wyrzuci nas poza orbitę Minmusa, czyli dużo, dużo dalej. A to przy użyciu paliwa, potrzebnego tylko na lot na Moona. Także no, jest to ciekawy mechanizm, z którego można korzystać, by zwiększać zasięg naszych statków i sond. Dokonaliśmy okrążenia planety Kerbin i rozpoczynamy manewr. Niestety będzie to trwało bardzo długo, 3,5 minuty, a to z racji małej siły ciągu silniczka. No i okaże się, czy starczy nam paliwa. Jak widzicie, apoapsis bardzo wolno się powiększa. Już mamy niemal prędkość, której potrzebujemy, także troszkę zmniejszymy ciąg i spójrzmy, jak będzie się zmieniała nasza przyszła trajektoria, zaznaczona tu na fioletowo. Czyli wciąż mamy troszkę zbyt mało prędkości. Jeszcze trochę. I okej, świetnie. No i jak widzicie, proca grawitacyjna Moona wystrzeliłaby nas aż na orbitę Minmusa. Ale nie będziemy na niego lecieć, tylko zahamujemy w odpowiednim momencie, by uzyskać orbitę Moona. Okej, także sonda Pegas 2 opuszcza Kerbina i kieruje się na Moona. Zbliżamy się już do niego po niemal 4 godzinach lotu. Okej. Ale żeby z niego nie uciec, musimy wyhamować przy periapsis, by uzyskać orbitę. Ok, świetnie. Także przyspieszmy nieco czas. Zostały nam około 2/3 paliwa. Mam nadzieję, że to wystarczy. No i zaczynamy wykonywanie. A, jeszcze kawałeczek. Podlećmy. Ok, i zaczynamy teraz hamowanie. No, tylko czy starczy nam paliwa? Widzicie, trajektoria wciąż się domyka. I
za chwilę powinna przemienić się w orbitę. I mamy orbitę. Teraz tylko wyrównajmy ją, hamując jeszcze troszkę mocy. I jest orbita. Także misja wykonana. Wkrótce kolejny odcinek, w którym spróbujemy wylądować, a na razie obejrzyjmy filmy przesłane przez sondę Pegasus 2.